27 marca, niedziela, analiza weekendowa, rynek walutowy. Dzisiaj trzy pary, dwie pary ze złotem i euro do dolara. Jak widzimy na wykresie tygodniowym euro-dolar, mamy zejście do strefy na koronę. Może najpierw jeszcze zredukujmy to do szerszego obrazu. Po wykonaniu spadku do 2017 roku, impuls do góry na szczyt 2018, potem korekta do 2020, następnie znowu impuls wybijający ostatni potwierdzony szczyt, pierwsza, druga, trzecia, czwarta i piąta, i teraz korekta, która najpierw pierwsze zniesienie to jest poziom 38,2, już tutaj pokazuję. O, zejście do 38,2, teraz zejście do 88,6. Tu należałoby powoli zacząć szukać odwrócenia tej tendencji, co oznaczałoby, oczywiście, jeżeli nie wybijemy tego dołka tutaj na poziomie 1,10, jeżeli tego dołka nie wybijemy, tutaj należałoby w ogóle szukać ewentualnej zmiany tendencji. Jeżeli ona tu nastąpi, no to mamy koniec ery umacniania dolara i rozpoczynamy silny ruch w górę na parze, czyli osłabienie dolara, a wzrost wartości euro, i ten ruch powinien nas tutaj zaprowadzić na dużo, dużo wyższe poziomy, bo w tym szerokim zakresie cenowym widzimy, że mamy dojście tu pod 61, nawet jeżeli uznać, że to jest przekroczone 50, no to co najmniej do 1,26, a moim zdaniem tutaj będzie znacznie, znacznie i wyższy poziom. Tutaj bym się spodziewał co najmniej ruchu do okolic 1,32, ale to dopiero ewentualnie za jakiś czas. Teraz widzimy tutaj na wykresie tygodniowym zejście, utworzenie gwiazdy porannej. Tutaj zamknięcie wystąpiło ponad połową tego czarnego korpusa. Ten ostatni tydzień przynosi nam spadki i dalej jeszcze, patrząc od tej strony szczytów dołków, jesteśmy tutaj cały czas w trendzie spadkowym. Dlatego też mówię, że tutaj należy na razie dopatrywać i szukać ewentualnej zmiany tendencji. No ale pytanie teraz, czy będzie negacja, czy ta negacja będzie udana, bo jeżeli spojrzymy teraz na wykres dzienny, to widzimy tutaj wyraźnie, że najprawdopodobniej mamy jakąś falę pierwszą, mamy jakąś drugą pędzącą, mamy jakąś trzecią. Tu być może jest fala czwarta, nie wiem, tak to by mogło wyglądać bez jakiejś ABC, czyli możliwe jest zejście na jeszcze niższy dołek, czyli tym samym jak gdyby negacja tej formacji gwiazdy porannej. Pytanie tylko, czy negacja, czy próba negacji, bo jeżeli w tym tygodniowym nawet cena zejdzie, bo tutaj na razie wszystko na to wskazuje, że powinniśmy zejść jeszcze raz na te dołki, tutaj na te okolice tych dołków, nawet je być może nawet i jakoś pokonać, ale jeżeli na wykresie tygodniowym pozostanie tylko cień, no to nie będzie tej negacji. W każdym razie na tę chwilę, w krótkim terminie takich tych dniowych, to jeszcze zejście na dół, natomiast tutaj w średnim terminie no, robi się bardzo, bardzo ciekawie. Jeśli chodzi o pary z naszym złotym, no to tutaj rozpoczynam od wskazania na wykres miesięczny. Dlaczego miesiąc jeszcze nie zakończył? Zostały jeszcze tam 4 dni bodajże. No tak, czwartek jest ostatni, ale na co zwróciłbym uwagę? No zobaczmy, co na razie tu się rysuje, tak? Poziomy 2004, 2009, teraz naruszenie tego, ale zostaje duży cień. No jeżeli ta tendencja spadkowa jeszcze by chociażby na tyle wytrzymała, że zostałby tutaj chociaż malutki właśnie czarny korpus, no to już w ogóle by było, jak zostanie wyprowadzony i powstanie biały korpus, no to należy, kurde, patrzeć jeszcze przez to tak, że może dojść do retestu i próby na wybicia tego tutaj szczytu. Natomiast widzimy tu zagrożenie, no widzimy tutaj możliwość poważnego sygnału ze względu chociażby na tą wartość, tak? Poważnego sygnału, no powiedzmy sobie, no nic nie rośnie w nieskończoność, chociaż ludziom się wydaje, bo muszę powiedzieć, że jakimś dziwnym trafem dwa tygodnie temu, trzy tygodnie temu dostałem masę, no masę, no ale kilka, sporo ilość telefonów od znajomych, żeby kupować walutę, tak, no euro czy dolara, no dla mnie to było śmieszne, no bo
jak tu kupować na takim ogniu. Wracając już teraz do wykresu tygodniowego, widzimy tutaj zasłonę ciemnej chmury, ona nie jest potwierdzona jeszcze, ale co widzimy, w układzie tygodniowym mieliśmy tutaj największą korektę, ta korekta została wybita. Rynek walczy teraz tutaj na tej strefie, choć jak widzimy, ten tydzień ostatni przyniósł przebicie tej strefy i co więcej jest duży górny cień, no to należy wnioskować, że tutaj dalej będziemy, złoty powinien się umacniać w stosunku do euro w tym średnim terminie. Patrząc teraz na wykres dzienny, widzimy dojście, utworzenie korekty pędzącej 1:1, no to o niczym innym nie sugeruje, jak ta silna świeca piątkowa, że no oczywiście wykluczyć znowu, bo nigdy nie możemy, że nie pójdzie jakiś teraz ileś sesji do góry, że to się nie zaneguje, nie ma, ale patrząc obiektywnie na to, co pokazuje wykres, no to widzimy wyraźnie, że mamy tutaj zejście, korekta pędząca, powinniśmy dalej umacniać się, no i teraz możemy się pokusić o ewentualne zobaczenie tego minimalnego zakresu. Jeżeli ta pierwsza tutaj zeszła do 50, no to wydaje się, że 78 albo 88 to są te minimalne poziomy, do których, że tak powiem, powinno nastąpić umocnienie złotego. No i teraz, jeżeli przyjrzymy się tu, to widzimy, że ta wartość 4,60, czyli zniesienie 78,6, pokrywa nam się tutaj z taką strefą cenową, tak? A więc no, wydaje się, że teraz dalsze umocnienie do 4,60 jest jak najbardziej na miejscu. Oczywiście zmiana całkowita w średnim terminie tej tendencji no wymaga większego wysiłku, a więc zejścia poniżej 4,48, tak, wybicia tego tutaj poziomu, ale na tę chwilę dalej powinniśmy mieć umacnianie złotego wobec euro. Jeśli chodzi teraz o dolar do euro, on nadal jak gdyby w stosunku, dolar do złotego, on nadal jak gdyby do euro jest tutaj mocniejszy i ma rację bytu, bo jak pamiętamy, przed chwilą mówiłem, że na tym euro do dolarze wygląda na to, że w tym ujęciu dziennym jeszcze powinniśmy zaliczyć spadek na okolice, w okolice, czy przebić nawet ten ostatni dołek, jaki był, czyli dolar powinien być silniejszy wobec euro i tutaj też to widać, bo jak widzimy, mamy zejście, naruszenie overbalansu, to jest fakt, ale zejście do tej strefy wsparcia tutaj, tak? I no, widać wyraźną walkę, tu mamy co prawda ten dłuższy, znacznie dłuższy cień górny i taką, no właściwie doji, ale jeżeli popatrzymy na wartości tam po trzecim miejscu po przecinku, to mimo wszystko zamknięcie tej świecy tygodniowej wypadło minimalnie niżej niż otwarcie, czyli inaczej mówiąc, no jest czarny korpus, jeśli tak to możemy określić, więc to jest dalej jeszcze presja podażowa tutaj jest, ale widać tutaj stanowczą obronę. Teraz jeżeli spojrzymy na wykres dzienny, no to widzimy tutaj nie taką sytuację jak na euro do złotego, gdzie mieliśmy te idealne 1:1, ale też widzimy, że mamy zejście i tu tylko ruch korekcyjny, więc najprawdopodobniej, jeżeli powinniśmy patrzeć, że jednak będziemy tutaj próbowali jeszcze raz zaatakować tutaj tą strefę w okolicach 4,20. Jeżeli to się przebije, no to teraz musimy spojrzeć na to w ten sposób, że mamy zejście tutaj 50-61 mniej więcej te rejony, więc powinniśmy schodzić też gdzieś do rejonów 78. Po drodze na 4,13 mamy strefę wsparcia, która w jakiś sposób może trzymać, ale też na 78 mamy strefę, czyli tutaj jak najbardziej możliwe jest też umocnienie złotego wobec dolara do 4,05. On dalej wygląda tutaj, ten dolar jak gdyby w stosunku do złotego wygląda troszeczkę lepiej niż euro do złotego, czyli jak gdyby dolar ma większą siłę w stosunku do złotego, ale też trzeba powiedzieć sobie jasno, no mamy dołek, mamy szczyt, mamy niższy dołek, mamy niższy na tę chwilę szczyt, co prawda jeszcze trudno powiedzieć, że to jest szczyt, bo nie zostało tutaj wybite to minimum na poziomie 4,234, ale no dużo na to wskazuje, że jednak będziemy mieli próbę tutaj kolejnego ataku na 4,20, a jeżeli to się spojrzy na to szerzej, no to wypadałoby A, B i co najmniej jakiś C zrobić tutaj, no tak to wygląda, czyli tu też powinien się złoty umacniać wobec dolara. I to by było tyle, jeśli chodzi o rynek walutowy.